Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Bez pytania prezydenta o zdanie, powołując się na opinie prawne, prokurator generalny postanowił wymienić prokuratora krajowego. Uznał, że Dariusz Barski nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Trybunału, profesor Krystyna Pawłowicz, wydała postanowienie tymczasowe, w którym nakazała Adamowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań, jakie uniemożliwiałyby wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego. Prokurator generalny oskarżył trybunał, że uzurpuje sobie kompetencje, których nie ma, i odrzucił postanowienie tymczasowe. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. I właśnie na tę próbę argumentacji swojej decyzji przez polityka rządu zwrócił uwagę sędzia trybunału Konstytucyjnego profesor Mariusz Muszyński. W swojej opinii opublikowanej na blogu wskazał, że zarzut wobec profesor Krystyny Pawłowicz, że jako poseł uczestniczyła wcześniej. W uchwalaniu ustawy, którą miała skontrolować, jest nietrafiony, bo to nie poseł, a Sejm stanowi prawo. A w regulacjach, na jakie powołuje się minister, chodzi o sytuację, gdy sędzia trybunału był wcześniej premierem, ministrem czy organem jednoosobowym. Pełnienie funkcji organu to nie to samo, co bycie członkiem organu ustawy. To jednak uchwala Sejm, a nie poseł. W sprawie próby odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego śledztwo wszczęła Prokuratura Regionalna w Warszawie, by zbadać, czy prokurator generalny Adam Bodnar nie przekroczył uprawnień. Na naszej antenie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął zastępca prokuratora generalnego Robert Hernandt. Nie można w ten sposób omijać prawo i tworzyć nie wiem, jakiś trudno nawet określić normą szczerze powiedziawszy, a czyli przez wykładnie, pismo, opinię dokonywać zmiany Ustawa wskazuje, że nawet powołując nowego prokuratora krajowego, Adam Bodnar nie może zrobić tego z pominięciem głowy państwa.